Wystawa Masy From Poland to efekt plebiscytu przeprowadzonego przez Łódź Design Festival. Do projektu zaprosiliśmy ekspertów z całej Polski, ekspertów z dziedziny wzornictwa, dziennikarzy, kuratorów. Jury wybrało najciekawsze ich zdaniem produkty. Ostatnią edycję Łódź Design Festival odwiedziło ponad 60 tysięcy widzów. Możemy ocenić tutaj naszą wystawą, a jest ono ogromne. Spotykamy tutaj dziennikarzy z całej Europy, ale też bardzo duże zainteresowanie projektami wykazują sami odwiedzający. Komplet, na którym siedzimy, to jest komplet autorstwa Tomika Augustyniaka, nazywa się Limeryk. Nawiązuje do wzornictwa lat 50. i 60. Wiadomość o tym, że dostałyśmy wyróżnienie Must Have, jest dla nas, ucieszyła nas bardzo, jest dla nas ważna z tego względu, że Rada Ekspertów uznała nasz produkt za godny pokazania, ale po drugie jest to dla nas okazja do pokazania się w Mediolanie, który jest świetnym narzędziem promocyjnym. To miejsce jest dobrym narzędziem promocyjnym. Wystawę Must Have From Poland zaaranżowaliśmy używając wielkich szpul na kable. Taka techniczna aranżacja po pierwsze dobrze wpisuje się w halę, w której jesteśmy taką postindustrialną, po drugie nawiązuje do włókienniczych tradycji Łodzi. One exhibition which we are really happy with is from the Woods Design Festival. They've been with us for the third year now, so it's 3 years in a row. And each year we see how they grow in the scenography they make. This year they made a beautiful exhibition design, which really gives much strength also to the great products they have in there. Pokazanie się na targach design w Mediolanie to jest po prostu kluczowy moment, od tego trzeba zacząć, bo Włosi muszą, żeby coś kupili, muszą to najpierw zobaczyć, muszą to dotknąć. Mediolan ma, jak zresztą widać, olbrzymi potencjał, jeśli chodzi o projektowanie i również otwarcie na młodych twórców, projektantów, którzy bardzo często sięgają po niespotykane bardzo techniki. Staramy się zaprezentować polskie wzornictwo, ale to, które ucieka się do warsztatu, sitodruk, jest to pełne rękodzieło. Projekty, które wspiera Instytut Adama Mickiewicza, pokazują właśnie, że polski design jest innowacyjny. Stawiamy na nowe technologie, stawiamy na nowe projekty produktów. Polski design również nawiązuje do tradycji. Jest zdecydowanie na światowym poziomie.